Dzień dobry kochani, cześć, to Sylwia Lipka i witam was ponownie na moim kanale. O Jezu, kupiłam pirata. Strasznie niefajnie. Słuchajcie, nie pochwaliłam wam się chyba jeszcze, ale mamy nowy pokój, taki o wiele większy, żeby piratek mógł sobie swobodnie biegać. Jesteśmy tutaj już trzeci dzień, zostajemy jeszcze przez kolejne cztery, więc tydzień tutaj. Chcieliśmy mieć wygodnie. Dzisiaj mamy dzień wolny. Przed chwilą obozowicze wyjechali, nowi przyjeżdżają dopiero jutro, jest godzina 10 rano, więc myślimy, co możemy zrobić. Mieliśmy kilka opcji. O, miałam wziąć lekarstwo. Zróbmy. Fani decydują o dniu. Mamy potyczkę. Ankietka. Gdzie mamy pojechać? Bielsk, Biała, Cieszyn. Proszę bardzo, dodane. Teraz macie mniej więcej takie, myśli 10 minut, coś takiego, żeby zdecydować. Proszę mnie, bo od tego wszystko się zacznie, prawda? Dobra, mamy 76% dla Bielska, więc myślę, że mamy zwycięzcę. Kolejna ankieta, kochani. Obie mamy prawo jazdy, jestem ja i Natka. Jest pytanie, kto powinien prowadzić. I proszę, wybierzcie Natkę, bo mi się strasznie nie chce prowadzić. Kto powinien prowadzić? Chciałam powiedzieć, że bardzo nie, bo są wyniki i jest 76%, że Sylwia ma prowadzić, czyli ja. I na to jest aż 230 głosów, a na Natkę jest tylko 70 i ja muszę na pewno prowadzić i nawet nie mogę tego oszukać. A zagłosowałam na Natalię z czterech kątów. Okej, lecę rozgrzać Marcelka, czyli mój samochód i jedziemy do Bielska Białej. Na szczęście jest to tylko pół godziny drogi stąd, więc pójdzie szybko. Żeby nie było, nie, że oszukuję, kochani, naprawdę jadę. Tego, że nie chciałam. Ale nie jest źle. W ogóle mamy 21 km prosto, a za 27 km jest już Bielsko-Białe, więc... Właśnie przed chwilą Natalia dodała na mojego Instagrama ankietę, czy mamy jechać do galerii Gemini, czy do Sfery. Bo to są dwie opcje w Bielsku i znamy Bielsko całkiem dobrze, tak szczerze mówiąc, bo jesteśmy ze Śląska. Mam nadzieję, że będzie Sfera, bo wolę tam. Kochani! Sfera wygrała, więc lecimy. 59% z tego, co wiem, to całkiem lekka granica, więc już się zestresowałam. Byłam. Pepko! Jechaliśmy, kochani, do Bielska, do galerii Sfery, bo ją wybraliśmy. Ja mówiłam wcześniej strefa? Możliwe. Zawsze mi się myli. I musimy zrobić kolejną ankietę. Mamy iść na zakupy do Pepko, zrobić zakupy do chaty. Czy mamy iść do na przykład Berszki i zrobić zakupy ubraniowe? Zrobić zakupy. Kocham Pepko. Berszka. Korzystając z okazji, chciałam tylko powiedzieć, że ludzie w Bielsku nie potrafią parkować i parkują na półtorej miejsca, co jest bardzo nieekonomiczne i dostaliby ci wszyscy ludzie bardzo dużo naklejek z karnymi siusiakami za złe parkowanie. No zobaczcie to, kto tak parkuje? Widzicie to? To jest linia parkowania. Co to ma być? To nawet nie jest... To ludzkie najechanie na linię i to nie jest jeden samochód, to są wszystkie samochody, które tak tutaj stoją. Nie wiem, o co chodzi. And the winner is, proszę bardzo, dwa miejsca dla tego pana. Kochani, jest 63% na Berszkę, więc idziemy zrobić zakupy ubraniowe. Mam nadzieję, że znajdę coś w Berszce, a jeśli nie, to nie obraźcie się, jeśli kupię coś gdzieś. Szczerze powiem, że szału nie mam. Dwie stylizacje. Teraz przymierzmy, nie jestem pewna. Jedna z nich to spódnica zwykła, taka czarna w pepitkę z czarnym swetrem i do tego będę nosiła kozaki. A druga, nie wiem czy widzieliście, mam ostatnią stylizację z białymi spodniami i różowym topem takim. Teraz to wszystko tylko, że w beżowym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, kochani, zrobiłam zdjęcia. Nie wygląda to zbyt apetycznie, no ale trudno będzie tutaj przez chwilkę tylko. Kochani, nie chcę nic mówić, ale sytuacja jest tak wyrównana. 55% wygrywa stylizacja czarno-biała ze spódniczką, więc właśnie ją kupię. Ale zobaczcie, jak blisko jest. Robię screen. Dobra, kochani, jest godzina 14:07. Mam tak, że kiedy coś jem, to koniecznie muszę coś oglądać, bo inaczej nie umiem. Chyba, że jestem z ludźmi w jakiejś restauracji czy coś, to jest okej. Ale na co dzień muszę coś oglądać. I słuchajcie, mam tutaj otwartego Netflixa. Pierwsze, co musicie mi powiedzieć, to czy mam obejrzeć film czy serial. Więc od razu leci ankietka. Dobra, kochani, jak widać, wybraliście, po 3 minutach wybraliście serial, jest 54% na serial, więc teraz musimy wybrać. Jest dynastia, której nigdy w życiu nie oglądałyśmy, ale
podobno fajne, dużo osób poleca. No i może nie wiem, finał Ferb. Natalia jest niezadowolona, bo na film. No to robię. Robiłam to tak. Finał Ferb wygrał 65%, więc wyglądam finał Ferb. Znów pojawia się problem i w mózgu wibracje. Jak spędzić najlepiej te chwile? Kochani, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że wam się podobał i zostawcie koniecznie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Napiszcie mi w komentarzu, jakie filmy chcecie oglądać na tym kanale i do zobaczenia. Pa, pa.